Witamy wszystkich kibiców i zawodników Futboligi po dwutygodniowej przerwie. Za nami 15 kolejka, a przy okazji rozegrany Puchar Ligi, więc sporo się działo na Stadionie Miejskim przy Dziennikarskiej przez te ostatnie 14 dni. Chcielibyśmy Wam o tym trochę opowiedzieć, zwłaszcza o Pucharze Ligi, gdzie doszło do naprawdę bardzo dużej niespodzianki. Trofeum nie obroni Darmar. Ale trzeba troszeczkę opowiedzieć o okolicznościach odpadnięcia tej drużyny, bo ten zespół znalazł się naprawdę w bardzo trudnej grupie, gdzie tak naprawdę poza Sokołami każdy mógł uzyskać promocję do kolejnej fazy. Darmarowi to się nie udało, wiemy, że miał bardzo dużo okazji z zespołem Incognito, ostatecznie skończyło się 0-1 i właśnie ten wynik spowodował, że ekipy Norberta Kucharczyka nie zobaczymy w fazie finałowej. Było też innych sporo ciekawych wyników, jeżeli chodzi o te rozgrywki pucharowe, wszystko już można sobie sprawdzić na naszej stronie w specjalnej zakładce, gdzie też bardzo prosimy o zweryfikowanie wszystkich danych, czyli i strzelców, i asystentów, i udziału danych zawodników w spotkaniu, bo jak wiadomo, mnie niestety na wszystkich spotkaniach tegoż pucharu być nie mogło. Jeżeli chodzi o 15. kolejkę, bardzo ważnym wydarzeniem była na pewno przegrana drużyny WLSP. Wydawało nam się, ilekroć tutaj przychodzimy i nagrywamy te magazyny, zawsze przypominamy, że rywalizacja trwa tak naprawdę wyłącznie o drugie miejsce, że drużyny z miejsc od drugiego do szóstego mogą jeszcze awansować. Tymczasem okazało się, że jest otwarta furtka nawet na pierwsze miejsce. WLSP przegrało 0-6 z Retro, a to powoduje, że Bartycka spokojnie może wskoczyć jeszcze na pierwsze miejsce, zwłaszcza, że ma jeszcze bezpośredni pojedynek właśnie z drużyną Pawła Bóli. Jeżeli chodzi o pierwszą ligę, tam wiadomo status quo. Pierwsze trzy drużyny wygrywają swoje spotkania. Te, które są na dole tabeli, niestety nie poprawiły swoich dorobków. No i zobaczymy, bo przed nami w 16. kolejce będzie bardzo ciekawy pojedynek Kati Kominków z Filpolem. Kto wie, może właśnie Kominki będą tą drużyną, która przerwie ten zwycięski marsz liderów naszych rozgrywek i dzięki temu końcówka sezonu będzie ciekawa. Natomiast naszym dzisiejszym gościem, z którym troszeczkę porozmawiamy właśnie o zmaganiach i pucharowych, i ligowych, jest nowy, może nie do końca nowy, nabytek drużyny FC United. Jest nim Mateusz Grochowski. Zapraszamy Cię tutaj serdecznie. Mateusz? Witam serdecznie. Mateusz, jeszcze troszeczkę może bliżej do nas tutaj, żebyśmy, wiesz, wszystko ładnie uchwycili. Mateusz, sytuacja drużyny United, no, gdybym powiedział, że jest mało ekskluzywna w tabeli, no to bym chyba wszystkiego nie powiedział, bo tak, macie naprawdę swoje bardzo dobre momenty. Nawet ten przegrany mecz z Haszem 1-2, to tam tej jakości piłkarskiej nie brakowało. Czy ty uważasz, że wszystko w tej drużynie rozbija się o personalia? Jeżeli są najlepsi zawodnicy i przy okazji są chęci, no to i ta jakość piłkarska jest lepsza. Natomiast tak jak ostatnio to wyglądało z Darmarem 0-7, gdzie przecież tak, mieliście skład, bo jednak było tych 8 zawodników, to rzadko się zdarza, żeby grając 8-8 przegrać tak wysoko. W drugiej połowie tak naprawdę totalnie padliście. Jeszcze jakbyś mikrofon troszeczkę, Mateusz, wyżej. O, super. Myślę, że u nas problem jest na pewno to, że jest dużo nowych zawodników, nie wszyscy są zgrani. Poza tym myślę, że też słabo wyglądamy kondycyjnie, więc gdy nas jest tylko 8 zawodników bezrezerwowych, to wtedy praktycznie w drugiej połowie już nie mamy siły i tracimy głupio bramki. A jak ty w ogóle odnalazłeś się w tej drużynie? No bo to nie jest tak, że ty Maćka Grabowskiego czy innych zawodników z tej drużyny nie znasz. Wy się oczywiście kojarzycie i ja miałem wrażenie, że ty się fajnie zaklimatyzowałeś. No co prawda te statystyki jeszcze tego nie potwierdzają, chociaż w ostatnim tam meczu Pucharu Ligi zaliczyłeś asystę przy bardzo ładnej bramce Kamila Czyżaka. No miejmy nadzieję, że to jest taki fajny początek. Ale właśnie jak ty to oceniasz, jeżeli chodzi o ten potencjał? No i jak też odnajdujesz się jakby w tych nowych dla siebie realiach, mimo że grałeś kiedyś przecież w ósemkach, więc ten obiekt bardzo dobrze kojarzysz. Znaczy, część zawodników znam już od kilku lat, bo graliśmy czy tam przeciwko sobie, czy razem w różnych turniejach. No przede wszystkim musimy się zgrać, bo jest naprawdę kilku nowych zawodników i różnie to wygląda. Myślę, że u nas podstawą jest właśnie dogranie się, bo na pewno atmosfera w drużynie jest bardziej chyba lepsza niż wyniki. No tak, tak to na pewno. I jeśli będziemy przychodzić w, nie wiem, 13-14 zawodników albo przynajmniej 2-3 na zmianę, to na pewno będziemy walczyć o przyszłym sezonie nie utrzymanie, tylko środek tabeli, a może pokusimy się o
O coś więcej. No tak, bo zobacz, że mimo że wy jesteście tak nisko w tabeli, to tak naprawdę ten sezon z waszej perspektywy cały czas jest bardzo ciekawy, bo niektóre drużyny, powiedzmy, o nic już nie walczą, bo tak odpadły i z pucharu, i gdzieś tam miejsce w środku tabeli, czy to będzie piąte, szóste miejsce, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Natomiast wy ten poziom adrenaliny cały czas naprawdę macie bardzo, bardzo wysoko, bo tak walczycie o to, żeby uniknąć tej relegacji mimo wszystko, no i dodatkowo w tym pucharze, gdzie później będą mecze też krótkie, pokazaliście tutaj czy z Filpolem, czy z Na Fantazji, że jesteście w stanie sprawić niejedną niespodziankę. Czyli jest o co walczyć. No, trzeba się tylko po prostu porządnie zmobilizować. No, najważniejsze jest mobilizacja, ale jak widać, to tylko chyba w dwóch meczach nam się udało zebrać więcej niż 8 zawodników, więc cały czas jest z tym problem. Liczę, że starsi zawodnicy, którzy grają dłużej w tej drużynie, zmobilizują tych nowych i będziemy przyjeżdżać minimum tam 10-12 zawodników, żeby każdy, kto wchodzi, dawał w siebie 100%, a nie od 25 minuty już każdy prosi tylko o zmianę. No a tak. Niestety nie mamy rezerwowych. Więc jeśli będziemy przychodzić w pełnym składzie plus rezerwowi, to na pewno powalczymy o lepsze miejsce. Dobra. A jeżeli chodzi o tą pierwszą ligę, ty się w ogóle interesujesz, jak wygląda sytuacja na górze? Czy potrafisz ocenić potencjał takich ekip jak Darmar, jak Almar, jak Filpol? Jak według ciebie to się skończy? No bo nie oszukujmy się, z naszych zawodników przecież nie tylko z ósemek, z nocnej ligi, z niektórymi grałeś, z niektórymi rywalizowałeś, przeciwko, razem i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest twój scenariusz na te ostatnie trzy kolejki? Szczerze, jeśli chodzi o czołówkę tabeli, to nawet nie wiem, kto jest liderem. Patrzę, no tak, bo patrzę tylko na siebie. Ale... A czy ty nie grałeś wtedy, jak przegraliście 0-2 z drużyną Filpolu? Grałem, prawda? Jak oceniasz potencjał tego zespołu? Arek Sochocki, Karol Sochocki, Arek Stępień? Który potrafią rozmontować każdą defensywę, ale my zagraliśmy też fajnie w tym meczu i też mieliśmy swoje sytuacje i gdybyśmy byli skuteczniejsi, to mógł być zupełnie inny wynik. A z Armarem to chyba w ogóle o tym meczu to nie ma co wspominać, no, prawda? Myślę, że to było spowodowane tym, że przyjechaliśmy znowu w 8 i w drugiej połowie padło. Dobra, ostatnie pytanie. Jeden zawodnik w FC United, gdybyś ty wokół niego miał tę grę zbudować, podwaliny właśnie pod jakiś dobry wynik w przyszłym sezonie, na tyle, na ile poznałeś tutaj chłopaków, Kto jest taką osobą? Nie wiem, mam nadzieję, że znasz oczywiście wszystkich imiona i nazwiska o tym zawodniku, którym chciałbyś za chwilę powiedzieć. Czy nie wiem, czy Kamil Czyżak jest taką osobą? Czy może Łukasz Kamiński, który na przykład strzelił bardzo fajne dwie bramki przeciwko Na Fantazji, miał wtedy też asystę albo gola i dwie asysty. Jest też Łukasz Ogonowski, który bardzo fajnie w obronie się pokazał. To jeden z nowych zawodników. No wiadomo, Maciek Grabowski, Karol Wojtkowski. Myślę, że tych wszystkich meczów, które grałem, to tak najrówniej zaprezentował się Karol Wojtkowski. No zgadzam się, tak, dokładnie. Fajny ma przegląd pola, umie rozegrać piłkę, nie stara się też nie tracić głupio piłek. Myślę, że tam wokół niego można właśnie zbudować jakby drużynę. No zgadzam się. Karol naprawdę bardzo ambitnie, że do tego podchodzi, bo widać, że jeździ tam po prostu na tym przysłowiowym tyłku, walczy o każdą piłkę. Wydaje mi się, że to jest słuszny trop i gdyby faktycznie tak było, no to może w tym kolejnym sezonie coś by z tego wyszło. Mam nadzieję, że ty, jeżeli faktycznie, no bo wiadomo, że drużyna jakieś tam swoje problemy przeżywa, jeżeli będzie chęć kontynuacji w kolejnej edycji, to rozumiem, że ty tego okrętu nie opuszczasz. Podobno w przyszłym sezonie ma być jeszcze tylko lepiej. No dobra, no gorzej już być nie może, więc chyba musi być tylko lepiej. Może być spadek, ale... No nie, no liczymy, że chyba, że jednak się utrzymacie, no bo jednak nie oszukujmy się. Jak przychodzicie w pełnym składzie, to jesteście absolutnie zespołem na pierwszą ligę. Chyba tutaj pomidor nie powiesz, co? Nie. No dobra, ale na pomidora to jeszcze przyjdzie czas. Także a propos pomidora, to w ogóle mam taką akcję, że jeżeli macie pytania, które chcielibyście, żebyśmy zadali Mateuszowi, a domyślamy, że jest mnóstwo osób, które na pewno chciałyby go o coś spytać, kiedy odda wam pieniądze i tak dalej, nie, oczywiście śmieję się, to wysyłajcie nam na maila albo na wiadomość jakąś na Facebooku. Część na pewno postaramy się wykorzystać, żeby tutaj Mateuszowi zadanie utrudnić. Dzięki ci, Mateusz, za udział. Dzięki. Zachęcamy do subskrypcji, lajkowania i pozdrawiamy.